początku gratulacje oczywiście dla Farta. Co można powiedzieć, no przegrany mecz 3-0. Też tak naprawdę, tak jak tutaj już było mówione, no te pierwsze dwa sety wyglądały dosyć wyrównane i tak naprawdę mogłoby się troszeczkę inaczej to skończyć. Ja wiem, że każdy ma prawo do błędu, każdy popełnia błędy, sędziowie, my, ale też powinniśmy się troszeczkę szanować i oni powinni też nas szanować za to, co robimy na boisku. To jest jedna piłka w takim momencie, która nie powinna się zdarzać na takim poziomie, jak my gramy. Rozumiem to, że można zrobić błąd w środku seta i to można jeszcze jakoś przytuszować, ale na takim poziomie, gdzie wszyscy ludzie widzą, że ta piłka jest w aucie, no nie powinny być takie błędy. Teraz tak naprawdę nic się z tym nie zrobi, nie zmieni się w wyniku czy coś takiego, ale apeluję do tych naszych sędziów, żeby jednak troszeczkę no, brali to pod uwagę, bo no my też serducho zostawiamy na boisku, nie po to, żeby po prostu oni byli za każdym razem najważniejsi na tych naszych meczach. Nic to nie zmienia, że przegraliśmy, zagraliśmy kolejne słabe spotkanie, można powiedzieć, bo było dużo błędów i nie mogliśmy poradzić sobie z zagrywką przeciwnika. Dzisiaj Fart postawił na ostrą zagrywkę, gdzie my no niestety jak dzieci we mgle nie potrafiliśmy sobie poradzić z tą zagrywką. No cieszę się z tych trzech punktów, bo mieliśmy zero do tej pory. Do tej pory graliśmy pięknie, niestety z zerowym kątem. Dzisiaj zagraliśmy nie pięknie, ale bardzo skutecznie i to cieszy. Być może musimy tak grać, żeby zdobywać punkty. Myślę, że to, tak, to oczywiście te dwa sety na przewagi, ale tak naprawdę to my przebieg tych setów kontrolowaliśmy od początku do końca. Oczywiście niepotrzebnie doprowadziliśmy do nerwowej końcówki drugiego seta. Bo mówię, zdarzyły nam się dwa przestoje w końcówkach i doprowadziliśmy do równowagi. Natomiast ale trzy punkty są najważniejsze i cieszę się rzeczywiście, że dzisiaj ten element to zagrywka i automatycznie to się przekładało na blok obronę. Natomiast w innych elementach na pewno możemy grać lepiej i na tym będziemy pracować. Ale jeszcze raz, trzy punkty bardzo cieszą na trudnym terenie, z dobrym przeciwnikiem. To, co powiedział Maciek, na pewno nam się teraz będzie grać łatwiej. Znów to ma takie dwie obliczenia jak w Olsztynie, bo mi po prostu na początku trzymamy krok, wygrywamy trzema punktami i stanie 11-8 albo 12-9, albo 12-10 właśnie było, przegrywamy tą kolkę na 16-12 i później gonimy do końcówki, później przegrywamy dwoma punktami. Taka jest prawda, to samo co powiedział Grzeszek, jest to niestety tak, nie trzymamy cały set, nie trzymamy w rękach i cały czas gonimy i czekamy na to, co zrobi przeciwnik. Niestety taka jest szatkówka dzisiaj, że ten, kto zagrywa lepiej, będzie lepiej bronił, będzie lepiej blokował i nie jest to ładna szatkówka oczywiście, ale dzisiaj ten element na stronie Kielc wyszedł naprawdę efektywnie, naprawdę to jest po prostu przy 8 błądach 10 punktów zdobytych asem to i mieć 14-4 to jest fatalna różnica, naprawdę to jest masakra, plus oczywiście z tego wynikają błędy i w ataku i bloku, bo nie mamy niestety zawodników takich, którzy mogą cały czas grać na podwójnym bloku, to nie jest to złożenie, konstrukcja tego zespołu nie jest taka i taka jest prawda. Trudno, trzeba zrobić kolejne spotkanie, mamy trzy naprawdę bardzo ważne spotkania teraz i Bełchatów i Puchar, Bełchatów, Rzeszów, Kędzierzyn i po prostu potrzebujemy jeszcze tam ograć, żeby co najszybciej ten kryzys nasz, który naprawdę nie wiem dlaczego jest, wisze co najszybciej, po tej dobrej zagranej i takiej dobrej pasji treningu trzeba od razu włączyć na następną szybkość. Michał, przegrana z Fartem Kielce dzisiaj przed sezonem. Dwa razy się mierzyliście z tą drużyną i dwa razy przegrywaliście 3-0. No i znowu dzisiaj w hali Polonia taki sam wynik dla podopiecznych Grzegorza Wagnera. Czy oni mają patent na was? Ciężko powiedzieć, czy mają patent. Jednak widzimy wszyscy, że po raz trzeci odnoszą zwycięstwo. No. Myśleliśmy jednak, że gdy liga nadejdzie, będzie troszeczkę wszystko inaczej wyglądało. Niestety nie udało nam się, zawiedliśmy. Choć znowu pierwsze dwa sety wyglądały całkiem ciekawie, aczkolwiek gdzieś znowu koncentracja uciekła. No cóż, no, cóż mogę powiedzieć, no, próbowaliśmy, no nie udało się, zobaczymy co będzie dalej. Fart Kielce przede wszystkim dzisiaj zaprezentował się bardzo dobrze w polu zagrywki, bo tam każdy zawodnik odrzucał was od siatki albo po prostu zdobywał bezpośrednio punkty serwisem.
Tak, ich zagrywka była bardzo, bardzo dobra, naprawdę na wysokim poziomie, bo nie dość, że strzelali naprawdę bardzo mocno, to jeszcze zmieniali rytm zagrywki, zwalniali rękę i celowali pod same linie, także no to jest chyba najgorsze, jeśli chodzi właśnie o układ zagrywki. No, naprawdę, to, tak to jest, że ten kto włada porządną zagrywką, jest mu po prostu łatwiej. No u was drugi mecz przegrany bez zdobyczy setowej, troszkę były te apetyty kibiców po pierwszym meczu takie już większe na to, że z Olsztynem i z Fartem Kielce zdobędziecie punkty. Jak uważasz, w jakim elemencie jeszcze, który należy poprawić jak najbardziej, żeby punkty w końcu zdobywać i sety wygrywać? No ja nawet popatrząc na ten pierwszy mecz, ja szemiem, no jeżeli będziemy grali całą drużyną, będzie nam wszystkim łatwiej. No niestety no, ciężko jest wygrać mecz jednym zawodnikiem. Niestety no, siłę musimy rozłożyć na cały zespół. Tak jak właśnie to wyglądało w pierwszym meczu z Jastrzębiem. No, będziemy próbowali teraz zrobić jakiś postęp i zobaczymy. Przed wami właśnie ten kolejny mecz ze Skrą Bełchatów w najbliższą sobotę. To będzie bardzo ciężkie spotkanie z aktualnym mistrzem Polski i mistrzem, który podrażniony jest porażką z Aksą Kędzierzyn-Koźle, a jakiekolwiek punkty tam będzie bardzo trudno, ale znani jesteście z tego, że z tymi zespołami z górnej części tabeli gra wam się o dziwo lepiej i punkty z nimi zdobywacie. Tak, tak, na pewno. Można by było tak powiedzieć, że jednak z tymi zespołami z górnej części tabeli gra się nam lepiej. No cóż, pojedziemy, na pewno będziemy robili wszystko, żeby przywieźć jakieś punkciki. Zobaczymy, co les przyniesie. Dla was też również było ciężkie zadanie, bowiem blokować takich zawodników jak Markus Nilsson czy Xavier Kaffer. To jest wielką sztuką, szczególnie chyba Szwed wam dużo krwi napsuł tutaj w ataku. No, myślę, że nie tylko nam popsuje. Tak jak mówię, liga się bardzo wyrównała, przychodzą fajni zawodnicy, rozgrywający z Kielc, naprawdę czapki z głów za dzisiejszy mecz. No, co nam pozostaje? No, musimy walczyć. No nic, trzeba wyciągnąć wnioski, bo kolejne pierwsze dwa sety gramy i przegrywamy na przewagi. Mimo wszystko mogliśmy odwrócić ten los, to spotkanie. No niestety trzeci set, znowu w Olsztynie to samo. Zaczęliśmy bardzo słabo i tutaj też nie nawiązaliśmy walki. No musimy się podnieść przede wszystkim. No i trzeba podjąć walkę, a kolejny rywal niezwykle trudny jest Skra Bełchatów. No tak, no tam to już na pewno bez żadnego napinania się po prostu wyjdziemy i pokażemy to, co w aktualnej sytuacji będziemy mogli najlepszego.